Cześć, więc właśnie wyszliśmy z dni otwartych Dome of University w Leszkach. Rozmawialiśmy na temat business management kierunku, tu jakiś pan chciał odjechać. Niestety, wjechać tam. Mamy jeszcze godzinę. Więc tak, mamy dla was nagrania od profesorów. Ogólny taki wykład na temat business management plus odpowiedzi na moje pytania. Która odpowiedź mnie najbardziej ucieszyła jest taka, że dużo osób tutaj z was ma full-time job i chce połączyć to ze studiowaniem. Jak dostajecie plan zajęć z Dome of University, to wygląda tak, że o wow, muszę studiować 4 dni w tygodniu, nie mam tego jak połączyć z pracą. Ale to jest dobra wiadomość, że możecie tak sobie dobrać moduły, żeby one były po prostu skupione na dwóch dniach w tygodniu. Może być na roku zerowym, nie być tak, że tak powiem, łatwo, bo tam jest już jakby stały plan. Natomiast jak już przebrniecie ten rok zerowy, to na roku pierwszym możecie sobie naprawdę te wszystkie moduły skupić w 2 dni nauki max 3 i po prostu resztę dni pracować. Plusem jest też to, że na drugim roku już macie specjalistyczne moduły. Wiadomo, że w business management możecie wybrać między business and law, marketing, economics i po prostu na trzecim roku kontynuować te moduły w szerszej opcji i mieć degree z business management, ale w jakiejś tam specjalizacji, prawda? Ogromnym plusem jest to, że naszą drogę odwraca policja na ulicy. Tak. Po pierwsze, Kasia też idzie na studia i to nie są żarty, będzie aplikować. Zobaczymy czy zda testy, bo aplikować chce. Zobaczymy, jak moje świadectwo. Studiować chce, więc... Nie, powiem wam szczerze, dzisiaj zaraziłam się po prostu, dostałam takiego... Nie wiem, jak to powiedzieć, takiego strzała kopa, w ogóle ci ludzie, fajny, czysty angielski język po prostu, zupełnie coś innego. Zupełnie inne, słuchajcie, klimaty, nie te klimaty, które słyszymy na ulicy. Także fajnie tam było być dzisiaj i poczuć to wszystko, także jeżeli po prostu wszystko, wszystko na dobrej drodze. Także zdecydowałam się, że po prostu od kwietnia po prostu złożę papiery i pójdę, znaczy złożę już teraz, nie, i będę się starała przygotowywać do testów, także trzymajcie kciuki. Jeżeli chodzi o sam uniwersytet, to ogromnym plusem jest, to już słyszałam wcześniej od uczniów z Dome of Art, którzy byli na przykład ze mną w Polsce reklamować uniwersytet, że mają wyjazdy zagraniczne, na przykład wyjeżdżają do Nowego Jorku, no wiadomo, w Szanghaju. Dużo tam było możliwości. Dużo było możliwości i te wycieczki sponsoruje szkoła. Także. Także jeżeli macie jakiś pomysł na biznes, nauczyciele pomagają wam w ciągu studiów pisać biznesplan, który jest później porównywany z osobami z zewnątrz uniwersytetu i możecie mieć nawet możliwość, żeby ktoś wam zasponsorował całe, dał pieniążki na rozpoczęcie tego biznesu. Z jednej strony się mówi, kierunek business management jest dosyć ogólny, ale tak naprawdę dzięki temu ogólnemu kierunkowi możemy zdobyć pracę tak naprawdę wszędzie, bo biznes... Skręć w prawo, następnie skręć w prawo. Za 500 stóp skręć w prawo.